W ogóle, gdzie jest francuska armia? Czy już się sama rozbroiła? Dywersant? Jak Boga kocham, dywersant! Stój! Stój, bo strzelam! Ale naważyłem bigosu. Witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w kolejnym odcinku naszych serii historycznych. Dzisiaj rozegramy sobie scenariusz Obrona Polski 1 września 1939 roku. Jako że idziecie do szkoły, macie kampanię wrześniową już za sobą, no to my sobie ją tutaj rozegramy w grze w Europa Universalis 4. Z niewiadomych przyczyn Podlasie już na samym początku wojny przeszło na stronę niemieckiego wyzwoliciela. No kurde mol, nie wiem czemu takie się rzeczy tutaj wydarzyły. Polskie wojsko jest dowodzone przez... No wszyscy spierdolili. Polskie wojsko jest dowodzone przez Ignacego Mościckiego. Wszyscy wiemy, jakim wspaniałym on dowódcą był dla nas. No ale tak czy siak, jednak przewaga liczebna wroga jest miażdżąca. Polskie wojsko, tak jak widzimy, jest w liczbie pozwalającej nam wygrać jakkolwiek tą wojnę. Oczywiście, jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko i wyłącznie naszych sojuszników. Co? Nie mamy sojuszników? Boże, jestem sam w tej wojnie? Nie. Dobra, to nie mam żadnego pojęcia, jak się ta wojna rozgrywała. No i tak czy siak, celem tej kampanii będzie po prostu przetrwanie. Nic w zasadzie pewnie tutaj nie wygram, nie wezmę, nie zrobię, bo jest to wręcz niemożliwe, mając przewagę... Dosłownie chyba. Order... Nie no, wiadomo, że w Polsce to tylko i wyłącznie. Idziemy, mamy zwrot na lewo. O, order. Nie, to tak idziemy teraz obecnie. Standardized uniform, jak bardzo tego nie chcemy. Polityki wojskowe mamy jakiekolwiek? No tak jak widzicie, mamy polityki same przydatne nam po prostu podczas toczonych zmagań. Land attrition dla nas jak najbardziej, bo będziemy uciekali przez na pewno wrogie terytoria za chwilę. Jak będą nas podbijali, to niech więcej za to płacą. Recover and morale speed, no wiadomo, że polski żołnierz może walczyć o pustym żołądku. Debata kolejna, w parlamencie, o co, no czy się możemy zastanawiać, poddać się czy nie poddać, więc tak czy siak, dużego wyboru nie mamy. Misje dla Polski, o, mamy force limit, morale mamy zwiększone naszej armii, a jak tam nasza husaria? No tutaj gdzieś mieliśmy dyscyplinę, o, no niestety muszę zdobyć Prusy, których nie posiadam, więc tego nie wykonam zadania dla nas, no ale tak czy siak mamy wojsko dowodzone przez Ignacego Mościckiego, nikogo więcej nie posiadamy. Chcimy wyzwolić Podlasie spod niemieckiego wyzwalania, jakkolwiek to dziwnie brzmi. Tak jak widzicie, Podlasie po 29 dniach niezmierzonych, trudnych walk zostało odbite i teraz ponownie zapanowała tutaj korona. Chociaż to już nie była korona, to tak, nie ten okres historyczny. Za to Warszawa padła po niecałym jednym dniu oblężenia. Wy wiecie, jak ja po prostu uwielbiam się śmiać z tego, jak szybko zawsze Warszawa pada w obronach Polski. To jest po prostu masakra. Przystąpiłem też do rekrutacji, no jakichś oddziałów, no ale tak się, no, nie oszukujmy się, no wielkich szans tutaj nie mamy w bitwach z Niemcami. Spróbujemy coś tutaj porobić, bo im bardziej odciągamy Niemcy od walki na ich zachodniej granicy, tym lepiej Francuzi sobie tutaj porozą. No kurde, będą atakowali, nie uciekali. Może się skapną szybciej niż zwykle, że toczą jednak tą wojnę. Tutaj niemieckie oddziały pod dowództwem Kaiserlich Armee, co? Erich von Munstein? Ericha von Munsteina po prostu próbują przechwycić naszą armię. O, czekajcie, czekajcie, może tutaj będzie... Chociaż może jedną bitwę byśmy stoczyli jakąś wygraną. Dzielne polskie wojska 12 lutego 1940 roku, jeszcze się bronimy, rozbiły niemieckie brygady pancerne. Moje czołgi! Tak jak widzicie, po 16 dniach oblężenia znowu wyzwoliliśmy Warszawę. Tylko nie wiem, czemu każą mi ją spalić, ale...
Warszawa ponownie wróciła pod panowanie niemieckie po całych 8 dniach oblegania. Doszło do pierwszej większej bitwy oddziałów polskich z niemieckimi pod Belc. Niestety nie było to terytorium jakieś korzystne dla armii polskiej, ale bitne oddziały rozbiły armię niemiecką. 11 czerwca 1940 roku wojska pod dowództwem Ignacego Mościckiego Przekoksa, bo taki zyskał tutaj swój przydomek, spotkały się armią niemiecką w bitwie pod Krakowem. Celem tej bitwy było wyzwolenie Małopolski spod panowania niemieckiego. I znowu oddziały polskie zmiażdżyły niemieckiego przeciwnika. Jak widzimy, Bóg był po naszej stronie. Ja pierdolę, i tak to przegrywamy. Niestety, nie udało nam się ponownie wyzwolić Warszawy, zostaliśmy zmuszeni wycofać się, ponieważ przewaga liczebna przeciwnika była miażdżąca. Ale wciąż Polska po prostu zakleszcza aż połowę wojsk niemieckich na swoim terytorium, powodując, że po prostu nie są w stanie zaatakować Francji. Niestety, w tym samym czasie wojska francuskie ponoszą po prostu drżgocące porażki zarówno we Czechach, jak i w Niemczech. Zostały totalnie wyparte. Flaga biała znowu powiewa na maszcie. Za to oddziały brytyjskie stoją jakby nic, oczywiście uczestnicząc tutaj bardzo żwawo w tej naszej wojnie obronnej, bo wcale to nie jest wojna Wielkiej Brytanii z Niemcami. Tak, to nie jest wcale tak, że ja po prostu tutaj biegam w kółko i nic nie robię. Ja naprawdę bardzo mocno bronię naszej ojczyzny. Tu będziemy bezpieczni pewnie przez jakiś czas. To nie jest tak, że Francuzi bez niczego oddali linię Maginota i się wcale tu nie bronią. Nie wykorzystują tego, że mają bardzo dobre terytoria do obrony. Ale co tutaj dużo mówić? No po prostu wojska francuskie są totalnie miażdżone przez same Włochy. To co reszta świata ma powiedzieć na ten temat? W ogóle gdzie jest francuska armia? Czy już się sama rozbroiła? No angielska jest na pewno cały czas w Anglii i dupy nie ruszy, ale nasza jak najbardziej nie. 4 maja 1941 USA wypowiedziało wojnę Rzeszy Niemieckiej. Nie, to wcale nie tak, że przyłączyłem się po prostu na ten kraj i wojnę wypowiedziałem. Tak jak widzicie, ruszy na Australię? Co? Zostawcie kongury wolne! Czemu USA się dropuje na Australii? O co tu chodzi? Kolejne wspaniałe zwycięstwo polskiego żołnierza pod Pińskiem miało miejsce, gdzie po prostu nasze liczne oddziały rozbiły nieliczne oddziały niemieckie. To zaboli. Uciekliśmy! Uciekliśmy! Ale jazda! Uciekłem! Uciekajmy dalej! Nie dla psa kiełbasa! Nie dla psa kiełbasa! Niemcy sprowadzają posiłki w ramach szybszej okupacji terytorium Polski. No niestety zobaczymy, jak im to wszystko pójdzie. Ponieważ nasza sprytna armia wybyła do Związku Radzieckiego, który spytał się w serio w wojnie z Afganistanem. Czy oni się naprawdę niczego nie uczą? Kurde, powiem wam, że komputer chyba oszukuje jednak w tej grze. W 1942, po niecałych 3 latach zmagań, wojska niemieckie wciąż z nieznanych powodów mają skąd brać żołnierzy. Nie to co wojsko polskie, po prostu brak jakichkolwiek ochotników. Włoskie natomiast wojska, jak widzicie, są już totalnie wyczerpane, ale sprowadzają ochotników z zagranicy. Stosunek całych sił stronnictw tej wojny. My mamy, tak jak widzicie, ponad 1,5 miliona żołnierzy do około 500 000 żołnierzy. I to wcale nie jest tak, że my powinniśmy po prostu zmiażdżyć Niemcy i Włochy swoją liczbą. No, gdyby po prostu Brytyjczycy może się zdropowali, byłoby miło. Kraków niestety padł, została już nam tylko forteca w Wilnie. Wilno zawsze polskie. Postanowiliśmy wykorzystać to, że niemieckie oddziały po prostu wycofały się z terytorium Polski i ruszyliśmy w kierunku Podlasia, żeby odbić te jakże wspaniałe ziemie, o których powstaną memy za te kilkadziesiąt lat. No następnie ruszyliśmy wyzwolić Warszawę. Warszawa, jak wiemy, będzie łatwym celem, ponieważ zazwyczaj dość szybko pada, jak i się wyzwala. Więc to jest jak najłatwiejszy cel do obrony tutaj naszej. Niestety wojska niemieckie wciąż są dość sporawe w okolicy. O, Belgię mamy. Belgia, z kim toczysz wojnę? Belgia w międzyczasie wypowiedziała wojnę Danii oraz Gdańsku. Gdańskowi? Nie mam zielonego pojęcia, jak się to wymawia. Wojska niemieckie przyszły z Sybiru. Chyba stwierdziły, że nas tam jednak nie ma. Spróbujmy wyzwolić Warszawę. Udało się. Przy okazji spalmy Warszawę, żeby
po prostu jak będą odbijali tą Warszawę przez te 8 dni, żeby jednak coś ich to zakosztowało, nie? Samo, lećmy na Podlasie. O kurde, są przerąbane. Mam jak uciec? Halo, nie mam jak uciec! Jestem w okrążeniu! Ha! Wymanewrowałem was, skurczybyki! Wojska polskie, jak widzicie, wymanewrowały wojska niemieckie. Tak jak widzicie, szczodrze Niemcy zaproponowali nam praktycznie White Pizza. Musimy oddać tylko i wyłącznie trzy prowincje. Hełmno, i tu Hole. O te trzy prowincje musimy oddać Niemcom. Walczymy do końca! Odnieśliśmy kolejne wspaniałe zwycięstwo, rozbijając dywizje pancerne niemieckie. Jak wszyscy dobrze wiemy, Lwów jest polski, więc po prostu musieliśmy go odbić. Dlatego dajmy mu miejsce w parlamencie, bo oczywiście jeszcze jakiś mamy. To nie jest tak, że mamy cały czas nasz parlament tutaj, na uchodźstwie. No niestety, patrzcie, mimo iż naprawdę odciągnęliśmy w tym momencie, nie wiem, z jakieś 300 tysięcy żołnierzy z półmilionowej armii niemieckiej, odciągnęliśmy naprawdę 2/3 armii, Francja nie jest w stanie się wybronić. Po prostu who the fuck. Podlasie 20 listopada ponownie wpadło w ręce niemieckiego okupanta. Módlmy się, może memy nie powstaną. Ej, patrzcie, powstała tutaj Słowakia, która jest wasalem Niemiec? Kiedy oni to wypuścili? To nie było na początku, nie? Do tego doszło jeszcze do tureckiej agresji na Bułgarię. Sama Rosja odnosi sukcesy w Afganistanie. Patrzcie, cały Afganistan pod okupacją. Ale jeszcze się nie poddali, no. Za to Francuzom udało się wyprzeć niemieckiego okupanta ze swojego kraju. Patrzcie, Francja 43 i jeszcze się broni. Do tego niemożliwe się stało. 9 tysięcy brytyjskich żołnierzy wylądowało. Nawet i toczy jakąś walkę w Pfalz, pewnie spadochroniarze. Tak! Sojusznicy przybyli! Wojska brytyjskie w 43 dotarły do Rusi Czerwonej. Ale nas wyzwalają! To jest najważniejsze. W tym samym czasie, kiedy wojska brytyjskie wyzwalają Lwów równe Ruś Czerwoną, wojska polskie ponownie uderzają na Wilno, wiedząc, że muszą wyswobodzić Lidla dla tych wszystkich zakupowych memów. Wilno padło, zostało wyzwolone, następnie ruszamy ponownie na Podlasie. Po raz rząd polski, mimo trwającej II wojny światowej, zdecydował się przeprowadzić ponownie wolne wybory w Polsce, bo przecież mamy wolną Polskę. I tak oto Ignacy Mościcki został na drugą kadencję. Podlasie zostało ponownie wyzwolone 17 października 1943 roku. Wojska polskie ruszają na Warszawę. Po 23 dniach walk Warszawa postanawia jednak dać się wyzwolić swoim własnym wyzwolicielom, swojej własnej armii. Następnie wojska polskie ruszyły na Kraków, żeby stąd spróbować uwolnić wszystkich rodaków. Bułgaria zawarła sojusz z Italią. Stany Zjednoczone zdobyły północną Australię. American Top End. Następnie Australia toczy wojnę jeszcze z Niderlandami. Boże, co za biedna Australia. Serio, macie 60 tysięcy na ich 20. Afganistan wyzwala się spod radzieckiej okupacji. No, ja im mówiłem, że przecież ten kraj to się zawsze tak kończy. Francja jako pierwszy kraj zdecydowała się poddać, zawrzeć biały pokój z Niemcami. 5 lutego 1944 roku żadna ze stron nic nie wzięła. Płock został wyzwolony 29 marca 1944. Poznań został wyzwolony po 31 dniach niewyobrażalnych zmagań. Wolne miasto Poznań. Może wreszcie na PGA pojadę? Wolna Gdynia! Polska znowu ma dostęp do morza. Następnie zdecydowaliśmy się ruszyć na Berlin. 45 roku Włochy kapitulują. Równie oraz przekazując prowincję na Korsyce Wielkiej Brytanii. Po 173 dniach walk wojska polskie zdobywają Berlin. Tutaj wjechał czołg w bramę brandenburską, to nie ta gra, czekajcie. 17 września, praktycznie po 6 latach zmagań, plus kilkanaście dni, druga wojna światowa dobiegła końca. Tak jak widzimy, po obu stronach zginęły tysiące, a nie miliony ofiar. No i tak dzięki temu państwo polskie
zostało zachowane. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zapraszam Was do obejrzenia innych moich serii historycznych, gdzie to w zasadzie były serie. Tutaj mamy do czynienia tylko i wyłącznie z jednym odcinkiem, ponieważ tak jak mówię, tutaj celem tej kampanii była obrona Polski w 1939 roku. Powiem szczerze, że myślałem, że będzie to niemożliwe do wykonania, ale jednak tak jak widzicie, udało się. I to w zasadzie tylko z jednym cheatem na dołączenie USA do tej wojny. Ale... co by tam się ktoś interesował?